Hej, to ogrodnicza rodzinka, jak zawsze. Dzisiaj będziemy robić porządek z kwiatami balkonowymi i terasowymi. Głównie zajmiemy się pelargonią i fuksją. Ja zawsze sobie je przechowuję na kolejny rok, robię nowe sadzonki, żeby po prostu tyle nie wydawać na przyszły rok, żeby było ładnie kwiecisty. Żeby był ładny, kwiecisty ogródek i taras. Pierwsze co, tradycyjny sposób. Aha, i chciałam jeszcze powiedzieć, że znalazłam na innych, może też trochę na innych stronach internetowych nowe przechowywanie takich zagranicznych, nowe przechowywanie w takim worku papierowym. Już sobie przygotowałam. Oj, to jest kupa. Trochę, a to nic nie robię, bo to idzie. Tylko że tego sposobu nie znam, tak więc będę go dopiero testować i będę wam zdawać relację, jak to się przechowuje. Dobra, to zacznijmy od tego, że tutaj mam taką pelargonię. Trochę jest taka, widzę, bardzo poobgryzana, dziurki ma. Jakieś larwy musiały się w nią dać. Ale nam to nie przeszkadza, bo my to wszystko będziemy usuwać. A tu sobie jeszcze też sadzoneczki zrobimy zaraz, ale to jest jakiś... Dobra, najpierw może tu trochę to przerzedzimy. Nie wiem, o tym mówisz. I trochę zawodzę. Skracamy je tak o połowę. I to będę przechowywać tradycyjnie. W tradycyjny sposób. Czyli po przycinaniu dajemy ją do chłodnego miejsca. Około, żeby tam było mniej więcej 10 stopni Celsjusza. Podlewamy 2-3 razy w miesiącu. Nie przelewamy. Natomiast sadzonkę, to jest taki stary, babciny sposób oczywiście. Sadzoneczki przygotowujemy, odkrawamy, znaczy się odcinamy sobie taką koniuszek. Już nawet tutaj widać jest nowy kwiatosan, by się tworzył, ale już nie ma tyle słońca, tak więc nie będzie już tych kwiatosanów. Obcinamy tutaj listki. Te chore bym nawet wyważyć, obcięła. O, te po... Tak. Kwiatosan też musimy usunąć. Taki ładny tak. Był. Nawet do niczki sobie wsadzić. Tego sobie zostawimy, ale też potem będzie usunięty. No i co się z nim robi? Dobra, wiesz co się z takim robi? Do lodówki. Do lodówki, no na pewno. Albo na kaloryfer. Nie, no to byś usłyszyła to. No, a co z tym trzeba zrobić? A ja chcę, żeby on był na przyszły rok. Czyli trzeba go albo do wody włożyć, tę szklankę napełnić, wodę do wody. I on jak będzie dotąd zamoczony, to będzie tutaj korzenie puszczał. I wtedy wkładamy tą sadzonkę do ziemi. Natomiast można też bezpośrednio do ziemi w sobie włożyć. I tylko trzeba pilnować podlewania. I takie sadzoneczki sobie na przyszły rok zrobimy. Pelargonia jest tak rośliną maksymalnie 3-letnią. Nawet bym powiedziała, że w drugim roku lepiej kwitnie, jeżeli zrobimy, jeżeli sobie zostawimy. I najlepiej właśnie sobie pozyskiwać sadzonki, żeby po prostu mieć na kolejne lata. Młode. Młode zawsze jest fajniejsze. Tak. Nie? Laura, dobrego domu. Tak, bo znalazłam przed chwilą małego kotka. Tak. Tak. Natomiast drugi sposób, nieznany mi jeszcze, obcy, przechowywanie w tym oto worku papierowym. Będziemy tak, obetniemy sobie wszystkie te, oczywiście trzeba wszystko usunąć. Tak, na niektórych filmikach ci ogrodnicy usuwali praktycznie wszystkie liście, a na niektórych znowu usuwali tylko część liści. Więc ja spróbuję obydwa sposoby, żeby po prostu to przetestować było. Pierwszy raz takie coś będę robić. Wyciągamy tą sadzonkę z ziemi. Pierwszy sposób zrobimy z liśćmi. Wszystko tu trzeba oczyścić, żeby starych nie było, starych chorych. Wszystkie, które mają plamki, wszystko trzeba usunąć, żeby po prostu się choroby grzybowe nie rozwijały. Poczekaj chwilę, bo cię nie będzie słychać. Korzenie też trzeba ładnie oczyścić, ale nie za mocno, żeby po prostu wilgoć była trochę trzymana. I następnie, i tego w ogóle nie wiem, czemu oni to tak robili, ale no wiadomo, trochę trzeba to namoczyć. I wkładali taką sadzonkę do worka papierowego do góry nogami. Tu mi wejdzie więcej sadzonek, tak więc tą zrobię w ten drugi sposób.
Tym drugim sposobem, znaczy się, żeby ładnie wybrzmiało. Tym drugim sposobem, czyli wyciągamy również tą sadzonkę. Wyciągamy sadzonkę. I przejdziemy sobie tam, bo tu już mam bałagan. Oczyszczamy również z wszystkich pozostałości z tej ziemi, żeby były trochę te korzenie na wierzchu. Może tak, żeby podeschły. Nie wiem czemu. Tak. I wszystkie liście obcinali. Wszystko do, że zostały tylko suche patyki. Znaczy się nie suche, nie? Bo one nie mogą być suche. Wszystko było usuwane. Nie dopiero podcinać będziemy na wiosnę, jeżeli jak będziemy wsadzać te sadzonki z powrotem do ziemi. Powinno tu być ładnie i wtedy podetniemy te korzonki i zobaczymy, jak się przechowie. Dobra. I co? Takie sadzonki nie wkładali do gruntu nogami, tylko normalnie. Tak więc zrobimy tak, jak oni to robili. Damy to na dół. Spadnie. Nie rozwal. I przygotowane są sadzonki do przyszłego roku. Znaczy się według oczywiście innych. A my sobie, ja sobie na razie będę wszystkie sadzonki robiła według mojego starego sposobu, a ty, jeżeli będzie sprawdzony, to jeżeli on się sprawdzi, to będę sobie go stosowała na następne lata. I jeszcze ostatni kwiatek, który dzisiaj będę przycinała. Fuksję przycinamy tak mniej więcej. Szalik sobie przytnij. Większą połowę zostawimy, tak mniej więcej jest tyle. Wszystkie te ale kwiaty. Ale to jest ładnie. Jakie tam kwiaty, nie? Patrz. Czekaj, 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 czekaj. Że fuksja potrzebuje troszkę cieplejszej temperatury. Ale ja ją w sumie razem z tą pelargonią zawsze trzymam, tak więc aż tak 10 do 15 stopni to ma w zupełności dość a dość. Tak, tu jeszcze obecniemy. Wszystkie tam, gdzie są kwiatostany, to mam lepiej, żeby tego... Jezus, muszę to położyć, jakie to jest ciężkie. To jest zeszłoroczna w ogóle, ja ją w zeszłym roku kupiłam i mi fajnie przyzimowała. Potem zaczęła wypuszczać nowe korzonki. Aha, pamiętajcie, że jak na wiosnę będzie wypuszczała wam nowe pędy i nowe kwiatostany, to żeby zawsze, ja sobie zawsze zostawiam tutaj taką dziurę i sobie tak wieszam, żeby nie podlewać na liście. Fuksja tego nienawidzi. Zaraz się robi zaraza i wszystkie choroby. Potem liście zaczynają opadać i tak więc to jest bardzo ważne. Dobra. I tak mamy przygotowaną pelargonię sadzonki, pelargonię przyciętą i fuksję. Tak będziemy je przechowywać. Teraz pójdą do piwnicy. Lekko oświetlone, nie musi być mocno, i chyba że nie macie przyciemnionego. Serio? To ten. To może być nawet na oknie, tak więc to nie robi tam jakiejś mega dużej różnicy. Ja po prostu je daję do piwnicy, taki półcień, bo pod oknem zawsze leżą nie bezpośrednio i im to pasuje. Co roku tak robię, tak więc to mam sprawdzone, a tu będziemy sprawdzać, jak to się przechowuje i czy będą z tego dzieci. Tak więc pozdrawiamy. Dawajcie łapki w górę, komentarze, jeżeli macie jakieś pytania, chyba że chcecie mi coś doradzić. Chętnie przeczytam. Subskrybujcie kanał. Dzwoneczkiem. Dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmikami. Pozdrawiamy. Cześć. Pa!